piątek przeciwko planowanym zmianom protestowały salowe ze szpitala. Jak mówiły, obawiają się, że nowy pracodawca zamiast umów o pracę zaproponuje im tak zwane śmieciówki. Dodawały, że zebrał opinie byłych i obecnych pracowników firmy, które w zdecydowanej większości nie były pozytywne. Jej przedstawiciel zrzuca wszystko na karb braku informacji. Pracownicy mają jakieś obawy, wydaje mi się, że tylko spowodowane jakąś niewiedzą, bo widzę ewidentnie, że w pewnych kwestiach nie otrzymali pełnych informacji, mimo tego, że wydaje się, że zostało im wytłumaczone, na czym polega gwarancja pracy i płacy. Na tym spotkaniu wciąż o to dopytywali i chcieli mieć pewność, jak to rzeczywiście wygląda. Pracownicy mają gwarantowaną tę samą umowę i to samo wynagrodzenie przez rok. Czy po tym okresie też? Tego przedstawiciel firmy nie mógł zagwarantować. Jej wynajęcie do sprzątania szpitala to efekt realizowania programu naprawczego i próby poprawienia kondycji finansowej placówki. Do mnie należy obowiązek realizacji tego programu. Za co kwartał właściwie tam jest tak zapisane w tym programie, że mam obowiązek przedstawiać informacje odnośnie realizacji tego programu i myślę, że realizując go muszę szukać rozwiązań. I takim rozwiązaniem ekonomicznie w tym momencie uzasadnionym jest m.in. wprowadzenie pełnego outsourcingu. Umowa z lubińską firmą została podpisana na 4 lata. Opiewa na niemal 28 milionów złotych.